grudnie, jakąś chwilę naszego rozważania. Idziemy dalej w naszych rozważaniach, jakie Matka Boża kieruje w naszych najnowszych orędziach. To jest w rozważaniu Drogi Krzyżowej do Polaków i w rozważaniu Ducha Świętego i rozważaniu Matki Bożej w Różańcu Świętym. Naród polski przez otwarcie się na naukę orędzi, mówi Matka Boża, których zadaniem jest przywrócić prawdziwy obraz Boga i Jego Kościoła, obmywa twarz Chrystusa i na nowo ukazuje ją światu. Przepiękne zdanie na temat naszych orędzi, które tu są przedstawiane przez dar Pani Agnieszki. Orędzia na czasy ostateczne, które właśnie nadeszły. Choć przyjęła to garstka te orędzia, Matka Boża mówi, naród polski. Bo te kilka tysięcy ludzi, co uwierzyło w orędzia, czy powiedzmy w dobrych porywach kilkanaście, czy nie więcej niż 25, no to jest cząstką tego narodu. Kto dokonał śluby lwowskie i intronizacji Matkę Bożą, mówi się, naród polski wybrał Matkę Bożą na królową. Ani 0,5% Polaków nie wiedziało, co się wtedy dzieje często we Lwowie. To było około 100 ludzi, maksimum 100 ludzi. A ci, co mieli świadomość odczytanego aktu, to praktycznie jeden człowiek, Andrzej Bobola, który to napisał. Król czytał, bo się mu wszystko waliło. Nic mu dzieci nie wychodziło. Za 10 lat nie wytrzyma. Na ziemi polskiej dzieci abdykuje. I wycofa się. Tu dowiadujemy się w naszych orędziach, w tych wypowiedzi Matce Bożej o celowości tych orędzi, które z taką wielką pokorą przyjmujecie i czytacie. Naszym marzeniem jest, aby na 19 maja wydać wam niespodziankę 31 tom. Ja już dostałem opracowanie do redakcji. Czy dzieci, cała nadzieja RM, zamknąć je i to szybko zrobić. Dzieci, te orędzia mają przywrócić prawdziwy obraz Boga i Jego Kościoła. Dzieci, coś się musiało wydarzyć w Kościele, skoro Matka Boża o tym mówi. Dzieci, podmianka. Podmianka, która rozpoczęła się w latach 40. XIX wieku. Masoneria zmieniła taktykę. Wejdziemy do środka i nasi ludzie ubrani w sutanny przemienią wszystko. I czy pani Krysia wie, że to się im udało? Pierwszym uderzeniem był modernizm. Zmiana klucza patrzenia na tradycję Kościoła, na rzeczywistość dogmatów, dzieci praktycznie wiary. Bogu dzięki, że na stolicy Piotrowej był nasz rodak Pius X, no i miał bardzo dobrych wtedy teologów. Ja wam jednego z nich
głosiłem tu 40 kazań o tradycji jego wykład. Oni się wszyscy rozpieszli, ukryli się, składali przysięgę i utworzyli taki, powiedzmy, buforową przestrzeń w kościele, co to nazwali ruch biblijno-liturgiczny. Tam się wszystkie te gady ukryły. Odnowa liturgiczna, odnowa liturgiczna i w końcu. Tośmy słyszeli jeszcze 5 lat temu w komunikatach naszego biskupa, to zebrał się komunikat, a episkopat, aby zrobić taką zmianę, tak odnowić tamto, tamto. Dzieci dokonali podmianki. Żeby to zrozumieć, 15 lat temu wydałem wam książkę Antyapostoł 1025. Opowiadanie, dzieci, z bólem serca, ale o człowieku z krańców Rzeczpospolitej. Z książki nie wynika jasno, że to był Polak, ale na to wszystko wskazuje. Zamordował człowieka za młodu, wstąpił do seminarium jako ich człowiek, otrzymał numer 1025, miał jedną słabość. Pisał kronikę swojego życia, zdarzenia. I on gdzieś w Paryżu potrąciło go auto. Pielęgniarka katoliczka znalazła przy nim tę rzeczywistość jego kronikarską. I o wszystkim czyta się jak science fiction. Był wzorowym królikiem. Tip-top, zadbany, wyczyszczony. Nikomu się nie narażał, dzieci. Jedynie ojcu testował, już w seminarium, testował sakrament spowiedzi. Napisał w życiorysie, w tym swoim dzienniczku, kalendarzu życia. To jest silna strona Kościoła. Nigdy tego nie zdradzą. Ja to powiedziałem ojcu duchownemu, po co tu przyszedłem i kim jestem. I mówi, po mojej spowiedzi ojciec parę wieczorów leżał krzyżem w kościele, w kaplicy. Ja byłem na chórku, uśmiechałem się, bo ten myśli, że mnie zmieni. Doszedł w wysokich szczeblach hierarchii Kościoła. Radzę sobie przeczytać prawdopodobnie wyczyn naszego rodaka. Antyapostoł, Antychryst, 1025. Kiedy rozkręcił się już na dobre ruch biblijno-liturgiczny, stosowano wobec biskupów lobbying, czyli przymuszanie ich, naciski. Oni, biedoki, zgadzali się, bo takie trendy i ta maszyna szła. Jeszcze nie było zboru Watykańskiego II, a to, co macie dziś w kościele, to już na zachodzie wszystko było. Przed wojną, drugą światową, po drugiej. I powstał związek, moi drodzy, biskupów i kardynałów, ja to nazywam Związek Reński, czyli kraje, które, moi drodzy, mają w dorzeczu lub graniczą z Renem, lub ich rzeki wpadają do Renu, Francja, Belgia, Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Austria. Kiedy skończyły się obrady, ogłosili, to, moi drodzy, Tybr wpada do Renu. A swoje sukcesy nazwali rewolucja francuska. To, co było pod koniec XVIII wieku, 1789, zburzenie Bastylii i później te wszystkie rzezie. I tak zaczęła się rozbiórka Kościoła. Apogeum sukcesów uzyskali w tak zwanej, nazwijmy to ładnie,
Mafia St. Gallen. Ja wam o tym mówiłem, kiedy nadmieniałem, że kardynała Dziwisza nie było zaraz po śmierci przez papieża Benedykta przez miesiąc. Gdzie żeś ty bywał? Jest taka kolenda. Gdzie ci bywał? Radzę wszystkim przeczytać, wyszła książka, tłumaczenie na język polski o mafii St. Gallen. Z tego nurtu wypłynęło obecne badziewie związane z Bergoglio. On wyraził zgodę, że zrealizuje plan kardynała Martiniego, to było bożyszcze dla kapłanów, kardynał Mediolanu i chyba jeszcze kardynała Deschampa, czy belgijskiego. No i dzieci mamy kościół rozpracowany. Aby wam ułatwić zrozumienie tego dramatu, bo czemu macie się stać, nagle Bóg mówi, obrońcy wiary, obrońcami wiary i krzywicielami kultu. Dzieci, bo już kościoła nie ma. Oto Bóg żąda, abyśmy przywrócili prawdziwy obraz Boga i kościoła. W tym celu w 2014 wydałem wam książeczkę Mistyczna natura kościoła. Imprimatur na to mi dał ksiądz kardynał Dziwisz, ustnie, kiedy mnie po kolędzie odwiedził w 2000, moi drodzy, w 2015 roku. Był u mnie w pokoju, asystował mu jego sługa diakon, później był infuad mariacki, wtedy już spoczynku, Bronisław Fidelus ksiądz i kolega, znaczy ze studiów, nie kolega, tylko no student, którego znałem, rok wyższy ode mnie, Jacek Konieczny. Kardynał mi przy tych świadkach powiedział na głos, oczywiście oni tego nie będą pamiętali, bo to nie jest możliwe, żebyś pamiętali, dałem twoją książkę twojemu przyjacielowi, księdzu Janowi Machniakowi. I powiedział mi, że w tej książce nie ma żadnych błędów. No to znaczy, jak kardynał to wypowiedział, to dał ustne imprimatur. Dziś bym ją napisał jeszcze mocniej. I wiele rzeczy nawet samemu Benedyktowi papieżowi bym wycisnął, że to, co nieraz truł, to nie jest to, co robił w deklaracji, jeszcze kiedy był szefem kongregacji Domine Jezu. Wiecie, to była próba zatrzymania rzeki patykiem. To, co teologicznie, bo starał się połączyć to wszystko, lewica wrzeszczała, to była tylko próba zatrzymania Amazonki patykiem. Przypominam, Amazonka przy ujściu ma 180 kilometrów szerokości. Czyli 1/3 Polski, w zależności jak się ustawicie, w linii prostej. I tej rozpuszczonej rzeki, którą sam rozpuścił kardynał Ratzinger, kiedy był na fali tip-topowej, jako papież on już nie był w stanie zatrzymać. Pozostało mu tchórzostwo i ucieczka z Łodzi Piotrowej. Ja mu to mówiłem zaraz, dzieci, po wyborach, po abdykacji wygłosiłem 4 kazania, błagając, wróć, nie uciekaj, bo nas rozdziobią. No i co z tego, że byłem prorokiem? Wystarczyło, dzieci, kilkanaście lat i wszystko jest zmienione. Naród polski, który przez otwarcie się na naukę orędzi, których zadaniem jest przywrócić prawdziwy obraz Boga i człowieka, obmywa twarz Chrystusa i na nowo ukazuje ją światu.
Bóg zapłać wszystkim, którzy czytają te orędzia, zamawiają, kontemplują. Są one wydawane na różnym etapie treściowym, poczynając od serii tomowej, 35 tom chcemy wydać na Ducha Świętego, idąc przez poszczególne podtematy. Najbogatszą formą jest Biblioteka Subtelności Bożych. Podpatrzę, ile mamy edycji. Mam tutaj książkę, przynajmniej może mi się uda trafić. Na koniec jestem tutaj. Mamy na pewno dzieci ponad 20. Subtelności Bożych. Mamy dzieci ukochane 20. Moi drodzy, 28. Różaniec za ojczyznę był ostatnim z tej serii. Mamy serię kontemplacji Boga Ojca, Pana Jezusa, Ducha Świętego, Matki Bożej, Chrystusa Króla. Mamy też do pierwszych 18 tomów kompendia, że w tych czterech kompendiach praktycznie łatwiej się nam jest znaleźć, gdzie, co mamy i co, jak to wygląda. Mamy edycję 20 dróg krzyżowych. W ręku tu trzymam, moi drodzy, pakiet na bitwę czasów ostatecznych w ramach rodzącej się wspólnoty zakonu, która zawiera w sobie wszystkie nasze inicjatywy z 14 lat. Obrońcy wiary i krzewiciele kultu. Przypominam. Przyszłam, aby zwyciężyć. Matka Boża nakreśla charakter. Co nas czeka? To są orędzia z 2014 roku. Na temat wyjaśnienia orędzi na wykrocie Stefana Gwiazdy. Później przyszła, o to będę omawiał w tej serii, reguła mariańska, 11 reguł. Jak żyć codziennie. Później za nas zabrał się Pan Jezus, dał nam 10 przykazań Bożych. Współczesna interpretacja. Kościół daleko od tego już odszedł. Przyszło orędzie o czystości. Wtedy powstał, przepoczwarczył się nasz zakon rycerzy. Boża terapia uwalniania z lęku. Trzy pozycje o mszy świętej. Tajemnica mszy świętej według ojca Pio. Ofiara mszy świętej. I czas postu, codzienna ofiara mszy świętej. Następnie o poście kolejne trzy broszurki. Rozkochaj się w poście. Czas pokuty, post. I nowenna numer 11 na czas postu. Dla formacji wewnętrznej dostaliśmy teksty podyktowane przez Boga Ojca. Codzienna adoracja. Mamy na rozmyślanie każdego dnia. Stań się dzieckiem. Też tekst na adorację. Jak skończymy codzienną adorację, idziemy w tym. I tak, dzieci w kółeczko. Pierwsze się martwiłem, że dzieci się to będzie nam nudziło. Mnie się nie nudzi, ja odkrywam coraz to nowe rzeczy. Powtarzam, jaka jest potęga tych słów. Następnie mamy, moi drodzy, cztery drogi krzyżowe na ten czas. Droga krzyżowa na czas postu, numer 17. Droga krzyżowa przed tabernakulum. Droga krzyżowa za ojczyznę. I ostatnia droga krzyżowa, 20 częstochowska, ze współodkupicielką. Jestem, która jestem. Numer 17 i przedostatni. Różaniec za ojczyznę. Rozważania podyktowane przez Matkę Bożą. Jeśli boisz się tamtych tomów, podejmij te cieniuszkie książki. Przerobisz to. Zrozumiesz, w jakiej bitwie jesteśmy. Jeśli pójdziesz tą drogą, to co mówi Matka Boża, będziesz obmywał twarz Chrystusa,
aby na nowo ukazać ją światu. W orędziach o różańcu Matka Boża wyjaśnia, że dzieci twarz Jezusa była nie do poznania. Nie dało się określić, kto to jest. Naród polski przez otwarcie się na naukę orędzi, których zadaniem jest przywrócić prawdziwy obraz Boga i Kościoła, obmywa twarz Chrystusa i na nowo ją ukazuje. O 20:00 nam bije dzwon. Jest to dzwon królewski, obwieszcza bardzo ważne wydarzenia. On jedyny z was tu obecnych zna tajemnicę. Do pewnego czasu on będzie dzwonił jeszcze. Abyście wiedzieli, że coś ważnego nad Polską wisi. Amen. Idę na ogłoszenie.